Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w ostatnim dniu naszego 30-dniowego wezwania. Jeżeli dopiero co dołączyłeś do naszego wezwania, to zachęcam Cię do tego, abyś odtworzył dzień zero, do którego link znajdziesz tutaj w opisie tego filmu i zobaczył, poczuł, o co tak naprawdę chodzi w tym wezwaniu. Czy rzeczywiście te 10 minut medytacji dziennych jest w stanie cokolwiek zrobić. Ale skoro dołączyłeś dzisiaj, to zapewne będziesz miał możliwość już poczucia, jak to u innych wpłynęło na życie, ponieważ zaledwie 10 minut, kiedy tylko tyle damy sobie o poranku, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo zmienić w całej reszcie naszego dnia. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień. Ostatni dzień wyzwania, ale nie ostatni, jeśli chodzi o medytacje, które dla Was przygotowałam. Czuję, że to jest kierunek, który wielu osobom może bardzo pomóc. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście wracali do tych medytacji, abyście wybierali te, które z Wami najbardziej rezonują i odtwarzajcie je, odtwarzajcie, odtwarzajcie tak często, jak tylko tego potrzebujecie, aby one jak najbardziej osadziły się w waszej przestrzeni. Dzisiejsza afirmacja, którą dla was przygotowałam, brzmi: ja jestem zdrowy, szczęśliwy i promienny. Ja jestem zdrowy, szczęśliwy i promienny. I zanim wejdziemy w medytację, chciałabym dać Ci pewną wskazówkę. Wskazówkę dotyczącą tego, na co masz kłaść nacisk, aby dana afirmacja w medytacji była jak najbardziej trafiająca do Ciebie. Ponieważ kiedy wypowiadamy zdanie składające się z ilość słów, to, na które słowo kładziemy nacisk, jest słowem dominującym. Przy afirmacji, jeśli nacisk położymy na zdrowy, to to słowo będzie nadrzędne ponad wszystkimi, będzie jakby naznaczone, będzie wysuwało się naprzód. Jeżeli położymy nacisk na promienny, to znowu to wyrażenie będzie wychodziło naprzód, poza wszystkimi innymi. I może się wydawać, że to jest coś zupełnie naturalnego, że wybierzemy sobie jedno z tych trzech określeń, które dla nas na dany moment jest ważne. Ale w moim patrzeniu, ja zachęcam Cię do tego, byś kładł nacisk na ja jestem. Dlaczego na ja jestem? Dlatego, że kiedy mówisz ja jestem, to Ty określasz, czym jesteś. Wszystko, co następuje po słowie jestem, staje się prawdą absolutną. Ja jestem zdrowy. Tu nie ma już wątpliwości. Ja jestem promienny. Czegoż chcieć więcej? To, na co kładziesz nacisk, to, na czym skupiasz swoją uwagę, to, co wysuwa się na prowadzenie, jest tym, co nada kierunek. Więc dzisiejsza medytacja, chciałabym, byś bardzo mocno położył nacisk na te właśnie słowo: ja jestem. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie. Weź głęboki wdech. I zacznij dawać uwagę swojemu oddechowi. Ciału, zauważając, jak powietrze wpływa do Twojego ciała. I zauważ, że każdy kolejny świadomy oddech powoduje, że Twoje ciało coraz bardziej się relaksuje. I zacznij teraz oddychać
biorąc wdech przez 4 sekundy, zatrzymując go na 2 i przez 4 sekundy głęboki wydech, głęboki 4-sekundowy wdech, zatrzymaj i głęboki 4-sekundowy wydech. I następnie przenieś swoją uważność do centrum swojej klatki piersiowej, do swojego serca. I dzisiaj chciałabym, by w tym miejscu spotkały się dwie energie. Wyobraź sobie, jak przez czubek twojej głowy z góry wpływa jasna, świetlista energia. Strumień jasnego światła wpływa do ciebie, zatrzymując się w sercu, wypełniając jego brzegi. I z drugiej strony pozwól sobie poczuć i wyobrazić, jakbyś zaciągał wprost z ziemi silną energię jasnej, świetlistej miłości. I poczuj, jak ta energia wpływa przez twoje krocze, przepływając w górę aż do przestrzeni serca, łącząc się z energią wszechświata, wypełniając twoje serce jasną, świetlistą energią, mieszanką jasnego błękitu i jasnej zieleni. I poczuj te dwie jakości w sobie, jak one wypełniają twoje serce. Z każdym kolejnym wdechem poczuj, jak coraz więcej i więcej tego światła wpływa do twojego ciała. I skup tutaj swoją uwagę w swoim sercu. I pozwól sobie, by fale twojego umysłu dopasowały się do fal twojego serca. Otulając się jasnym światłem, pozwól sobie poczuć niesamowitą błogość w swoim ciele. Błogość, która zbliżona jest do uczucia, kiedy matka tuli w ciepłych ramionach swoje dziecko. Znasz to uczucie. Wiesz, jak to jest. Gdzieś głęboko w zakamarkach swojej pamięci, w swojej podświadomości, wiesz, jakie to jest uczucie. I teraz chciałabym, byś zanurzył się w nie jak najgłębiej, otulając siebie i swoje ciało bezgraniczną miłością. Miłością potężnych sił wszechświata i potężnych sił ziemskich.
Poczuj się zaopiekowany, zatroszczony, zadbany. I teraz w tym miejscu, w przestrzeni serca, kierując tam swoją uwagę i świadomość, wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Ja jestem zdrowy, szczęśliwy i promienny. Ja jestem. I pozwól sobie teraz poczuć, jak ten nacisk słów ja jestem osadza się w Twoim ciele, napełniając energią, siłą, mocą i potęgą zdrowia, radości, szczęścia. Niech każdy kolejny oddech wprowadza to do Twojego ciała. Niech każda komóreczka Twojego ciała przyjmie to do siebie, oczyszczając się z wszelkich zanieczyszczeń, z wszelkich blokad, brudów, wszystkiego tego, co zaburza równowagę w jej przestrzeni. I następnie, kiedy nasycisz wszystkie swoje komóreczki ciała zdrowiem, promiennością, radością, szczęściem, podnieś swoją lewą dłoń i połóż ją na sercu, dziękując sobie za dzisiejszy poranek. Dziękując sobie za 30 dni, które dałeś sobie każdego dnia, robiąc to, co najlepsze, zmieniając swoje życie, zmieniając swoje emocje, poczucie, zmieniając swoje bycie w byciu, przybliżając się każdego dnia do tego, kim jesteś naprawdę? I powoli, z każdym kolejnym oddechem, zacznij wracać do siebie, do swojego ciała, do swojej przestrzeni, do nowego życia, które dzisiaj na ciebie czeka. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście ze mną. Dziękuję Wam ogromnie za te 30 dni każdego poranka spędzonych razem. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, mogąc gościć w Waszych domach, mogąc być z Wami każdego dnia. Gratuluję Wam ogromnie tego niesamowitego wyczynu.
Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni, ponieważ dokonaliście czegoś niesamowitego. Zachęcam Was do tego, byście powtarzali te medytacje, wracali do nich. Im więcej, tym bardziej one będą się osadzały w Waszej przestrzeni. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia i widzimy się na jeszcze jednej medytacji. Nie zapomniałam. Wiem, że obiecałam Wam jedną super ekstra, powerful medytację, która ma w sobie zawrzeć absolutnie wszystko, co tylko jest dostępne. I taką medytację ode mnie otrzymacie i w niedzielę tą medytację opublikuję tutaj na kanale. Specjalnie dla Was będzie ona zawierała mega dawkę energii, wibracji, niesamowitej mocy. Do zobaczenia. Życzę Wam cudownego, wspaniałego dnia. Pozdrawiam.